Naprawdę proszę. Pójdę na leczenie. Naprawdę pójdę. Wyleczę wszystko z... Patrz! Światełka! Ijo przyjechało! A weź co będzie? O. Nie no, naprawdę nie chcę. Czemu? Co? Schowaj telefonik tak do kieszeni, zaraz panom dasz. Nie. Czemu? Bo nie ma dżemu. Pasuje ci takie coś, czy nie bawi cię to? To możesz próbować uciekać, zabezpieczyłem drzwi. Ale chcesz, to ja ci otworzę drzwi, może sobie. No, to co? Ładnie, ładnie. Ijo jeździłeś kiedyś? Mogę na chwilę odduszyć, no jak chcę to... Jezu, zaraz ci panowie otworzą, dobra, ja się otwieram drzwi, tak? Jest korespondencja. Naprawdę, nie ucieknę. Teraz możesz uciekać, to już jesteś na głowie tych panów. Ładnie teraz powiedz. Przepraszam, więcej nie będę. Powiedz, żeby to mam dziewczynkę. Ja cię teraz, słuchaj, bo ja widzę, że masz problemy z logicznym zrozumieniem. Słuchaj mnie teraz, powiem powoli. No, powolutku. Powolutku powiem. Powoli, dużymi literami będę mówił. Słuchaj. Czy można używać w odniesieniu do jakiejkolwiek kobiety, czy się lubi, czy się nie lubi, słowa ty dziwko, to ty kurwo. Nie można. No widzisz, załapałeś. Ja po prostu muszę mówić dużymi literami, nie? Ale jak ja panu teraz tłumaczę i do innych, jak koleżankę się zna tam 3 lata, to można. I jako żankę tam znam 3 lata, to można. Ona też mnie przeżywa i też mi jedzie. Ty jesteś ograniczony, czy co? No to jest moje, tak? To nie ukrywam, bo to jest moje pismo. Tak? Twoje pismo? Tak. Wydrukowane, tak piszesz. Czy przeczytałeś trochę konwersacji, jest twoja? Słucham? Czy przeczytałeś trochę konwersacji? To tak. Wiesz co, ja za bardzo coś czytać nie umiem, wiesz? Nie umiem za bardzo czytać? Nie. Dlaczego nie umiesz czytać za bardzo? A na cyfrach się znasz? Mhm. Znasz? A 14, jak wygląda cyfra 14? Masz tam długopis, narysuj mi tu na odwrocie liczbę 14. No, może sobie na tej kartce narysować. No, to jest cyfra 14. Ale kolega poszedł siedzieć. No kolega, to raczej... bo on ją mruchał, nie ja. To jest ja tak. Co robił? On ją mruchał, nie ja. Czy ja mam używać takiego prostego, tępego słownictwa, jak ty, żebyś zrozumiał? A jak mam powiedzieć to? No upawiam. To ja ci powiem tak. Chcesz być uruchany w kryminale? No dobrze. Jak to brzmi? Dobra, seks czy wolisz uprawiać seks na muszli klozetowej? Dobrze, seks upawiam. Ze szczotką. Seks upawiam, dobrze. No. No. No to kultury trochę. Jak chcesz być chamska, ja będę jeszcze gorzej. Będę używał jeszcze gorszego słownictwa. A jak to można powiedzieć? Ja to nie wiem już. Nie wiesz jak? A jak można powiedzieć? Kolega, kurwa, ja poznałem dziewczynę. Nie, pan mnie teraz słucha. Dobra, no posłucham ciebie z chęcią, Hubert. Tu ciebie posłucham. Dawaj, nabijaj. No, kolega, ja ją poznałem, tą Majkę. Ile miała lat? Bez nazwy, no mówisz imię. Dobra, ile miała lat? 14. Ona miała wtedy... Bez nazwy miał. Bez nazwy. Ona miała 14 lat. I... A ty ile miałeś? Ja miałem wtedy 18. Mhm. I ja ją pisałem normalnie, bez żadnych zdjęć. No dobra. Bo widzę, że wiesz. No. Jesteś jakoś ograniczony umysłowo, czy coś? Leczyłeś się kiedykolwiek? Nie leczyłem cię. No to zacznij. I tak? Lekarz mi... Wiesz, że jesteś spoko gościem, to po co mam ci kłamać? Sorry, myślałem, że jestem super fajną dziewczynką. Nie. Śliczną, nie, seksowną. Nie. Co? Jesteś fajny gość, nie? Jako dziewczynka też jestem fajny, co? Nie. Co? Nie. Nie? Nie? Już nie? Nie. Już Jezu, dopiero codziennie, czy będę twoim dziewczyną, a teraz już nie. No i znowu kłamiesz. Zmieniły się okoliczności. A co ty powiesz? Tam też inne były, co były jego dziewczynami. Tak. Tak jest ich więcej. No. Ile miał? Te, ja nie wiem, czy mam się czuć, co wzrosną o te inne. Tak mówić? Lepiej się czuję, jak będę mówił jako... Dawci. Po co przyszedłeś tu dzisiaj? Bo miałem się spotkać z dziewczyną niepełnoletnią. Ile miała mieć lat? 13. I co mieliście robić? Bzykać. Jak? Co miałeś robić? Co?
Cipę chciałem jej... Co chciałeś? Cipę chciałem jej wyjechać. Tylko? Tak, tylko. Tylko? Czy przeczytać ci, co jeszcze miało być robione? No, Rafciu, rozmawiamy normalnie. Może mi loda zrobi. 13-latka. Tak? Tak. Mhm. Dobra. Kochasz te dziewczynki? Nie. Co? Nie. Łamiesz mi w tym momencie serce. Co? Co? Podobają mi się. Podobają ci się? Ja też, ale wiesz, że jedną z tych dziewczynek byłem ja. No to teraz już wiem. Chcesz mi włożyć paluszki? Nie. A powiedzieć ci, ile w tym tygodniu razy kazałeś mi wkładać paluszki? Dobra. Ciśnij tam. 9, 9, 7. Nie, no mówię, no poważnie, naprawdę, przysięgam. Albo 112. No przysięgam, naprawdę. No mi się to nic złego, prawda? Że powiedziałeś, że to nic złego, głupota i takie tam. No czy moja głupota? No dobra, to jest to złego czy nie? No jest złego, tylko że to moja głupota, że ja... No to za głupotę się płaci, no. Ty. Ja też popełniłem kilka głupot, bo to musiał, wiesz, wyprostować to z kilkoma osobami. No. Rafciu. Telefonik w rękę. Proszę, błagam. Błagam, naprawdę. Tyle razy wczoraj, żeś wykonywał połączenie, przedwczoraj, jeszcze nie wiem ile tam do tyłu, tydzień, dwa, czy ile do tyłu do innych dzieci, więc ja ci gwarantuję tak. Tu dzieci nie odbierały, za 12-12, zobaczymy kiedyś. No a co chciałeś, taką osobę, tak? Pochwalić się? Wyciągnij, pokaż, chodź, pochwal się. I za róg zrób zdjęcie, wyślij nam, to porównamy, czy to to samo. Co? Głupio, nie? Do dzieci nie, ale nie, ale tak to jest okej, nie? No dobra, to co ładnie teraz. Poczekamy, zaraz przyjedzie policja.